Płatki śniegu niesione pod muchami wiatru opadły z szarego nieba, gdy czarodziej jasnego kolegium Konrad Reis powstrzymał hordę demonów szarżujących w jego stronę. Przerazy, krzykacze i inne pomioty Pana Zmian spieszyły wraz z ludzkimi kultystami, którzy osiedlili się w pobliżu kaplicy Zincha. Za czarodziejem linia żołnierzy zakonu Gryfa szykowała się do kontruderzenia. Czarodziej uniósł dłonie, splatając kule pomarańczowych płomieni. Cisnął nimi, a te objęły nacierające potworności, które poczęły się wić i piszczeć w agonii. Inne podpalały się już od tych płonących i skwiercząc spadały w śnieg, by już nigdy nie powstać. Reis zaśmiał się. Machnął prawą dłonią i wykonał zamaszysty gest, a ściana ognia powstała przed hordą popleczników chaosu. Jedni zatrzymali się w samą chwilę, gdy inni wpadli w gorącą ścianę. Cesarstwo zachowa swą najpotężniejszą broń na ostatnie natarcie na samą kaplicę, gdzie służalcy niszczycielskich mocy zdawali się być zupełnie nieprzygotowani. Doktor Zumwalt i jego plany wkrótce miały wpaść w ich ręce. Potem zakon zapoluje na resztę zdrajców i położy kres pladze. Krzyk zaskoczenia był jedynym, co poinformowało czarodzieja o szarży ciężko opancerzonej kawalerii, jaka zza wzgórza runęła na jego żołnierzy. Reis odwrócił się, by ujrzeć jeźdźców w czarno-niebieskich zbrojach. Pan Kruków czekał w ukryciu z decydującym atakiem, a najazd konnicy zamaskowały krzyki potworów i pomiotów ginących w płomieniach. Wycofać się! Krzyknął czarodziej, posyłając kule płomieni przeciw czempionowi chaosu. Kruczy władca wygrał w tym starciu, lecz zakon wróci, silniejszy w liczbach. Z losem cesarstwa w stawce porażka nie wchodziła w grę. Witajcie moi mili, mi tutaj stoimy na progu kolejnego public questa. Jak widzicie sobie, już Reinhardt jest nieźle podekwipowany. Jest to pełne wyposażenie zwanego tak Annihilator Set. Musiałem wbić 29 poziom renomy, choć mam 25 poziom postaci, żeby zdobyć i móc wreszcie założyć tą kapotę, i cały secik daje nam takie już oto bonusy za dwa wyekwipowane elementy plus 62 do siły, za 3 wyekwipowane 62 do inicjatywy, za 4 dodatkowe 5% szansy na sparowanie i bonusy do ścieżki inkwizycji, z którą akurat się nie pokrywamy tutaj, ale pal to licho, ponieważ niedługo i tak będziemy zmieniać tą kapotę, chociaż jest wreszcie zajebista i badaśna, taki kurde rąbnięty mega płaszcz. Czy mały naramiennik na bandolierze, żeby wyglądało bardziej profesjonalnie. A my zaś będziemy się tutaj zajmować czym? Investigation Hero, Revy Combatant. Holy fuck. Okej. Załadujmy z powrotem kulę do naszego jebitnego pistoletu. I wchodzimy. Powoli. Raven Combatant, Ancient Hero. A sprzątnijmy tylko leszcza, tak żeby było. O, przewrócił mnie. Dobra. Takiś hardyś. Boom. Jak widać, duchy nie lubią się z kulami ołowianymi. Nie wiem czemu. Cóż to się stało? Oh fuck! O ty śmieciu ty. Tak? No to proszę. Boom. Dziękuję. Facet biega z lancą. Jest to tak głupie, wybacz. O, i wbiliśmy 26 poziom. Nice. Jesteśmy, powiedzmy, wylewelowani maksymalnie na tier 2. Chociaż tak jak mówię, nie jestem, nie pochwalam moim zdaniem tchórzowskiej taktyki twinkowania, grindowania sobie renomy na słabszych graczach, no bo to jest śmieszne, to mi przypomina kampowanie w FPS-ach, tak? Usadzić się w wygodnej pozycji
Żeby w kompetytywnej grze, która premiuje skill, prawda, manewrowość i tak dalej, jak to mu się mówi, eksploatować tak niskiej klasy triki, jak posadzić dupsko w ciasnym zakątku, tak żeby nikt nas nie zauważył. A najgorsze jest to, że nie robi się tym samym kontrybucji dla reszty drużyny, bo taki camper, owszem, w FPS-ach ma więcej najczęściej zestrzeleń niż sam coś zrobi, znaczy niż sam zginie, ale niestety jako tako siedzi z tyłu i kiedy reszta drużyny walczy i mogłaby go użyć w polu, to on robi śmieszne 2, 3, 4 może kile na mecz. Fragi powinienem powiedzieć. Pardon. The fuck? A temu to coś jest. The fuck, man? Okej. Okay. Tak, a reszta drużyny... Pamiętam taki zajebisty mod właśnie, który mój kolega mi wprowadził, powiedzmy mniej lub bardziej w życie, kiedy graliśmy hen dawno temu w Battlefielda 1942, a zwał się Forgotten. Był naprawdę genialny, mega realistyczny, to było takie zrobienie jakby... Znaczy o ile można powiedzieć o realizmie, prawda, ale wszelkie niuanse właśnie walki pancernej czy cokolwiek innej były świetnie oddane, naprawdę świetnie. No i pamiętam, biliśmy się o obiektywy, tak, zajmowaliśmy mapę i niestety żeśmy przegrali, bo mieliśmy w drużynie jakichś czterech camperów, którzy siedzieli w bezpiecznym miejscu, fakt, nie zginęli przez całą tę bitwę, albo z jakiś raz, dwa razy. Ale też nic nie robili, siedzieli w jednym miejscu i zamiast zajmować, pomóc obronić punkt kontrolny, to oni siedzieli jakieś 200 metrów dalej na mapie i czekali, aż ktoś im podejdzie. Dość powiedzieć, że przeciwnicy ten rejon opuścili, poszli dalej, no i zajęli mapę. Aż tylko pół drużyny faktycznie walczyła o jakiekolwiek rejony. Dlatego tak samo jest tutaj. Jeśli jesteś twinkiem i siedzisz na jednym poziomie, to pamiętaj o tym, że ludzie, którzy by potrzebowali twojej pomocy i naprawdę mógłbyś jakąś kontrybucję włożyć na czwartym tierze, gdzie są najgęstsze bitwy, no to siedzisz na tych niższych, na tym pierwszym, drugim czy tam trzecim, niewiele robisz. Dlatego ja nie będę żadnych twinkerskich patałaków wspierał. Jak wbiję 27, no to dupa już, do widzenia drugi tir. Jadę z trzecim i czwartym. Poza tym ekwipunek jest fajniejszy. Więc... O kurwa, champion! Shit. God damn it. Zajebiemy go. Ją. Mam nadzieję. Dawaj. Tak, uciekaj, dziwko! Yeah! Drugi? What the fuck? Oh, shit! Wklepaliśmy kolejny level public questa i się, kurwa, uaktywniły te dziady porowe. Kurwa, no! Shit, dobra, jeszcze jakiś potion of healing. Brutal ass, nope. O Jezu. Dla widzów zaciekawionych zauważyliście może, że groza w Talabine powróciła, tyle o ile. Dammit. Berhos Blackheart. Nope. Shit. No cześć. Groza w Talabine po bardzo, bardzo długiej przerwie. Oh yeah. Natomiast... jest to... zaznajomiłem się z większością modułów, powiem wam, że jest bardzo fajny pod względem... Kurwa, jak my tam wleziemy? Ja pierdolę, sami czempioni.
Jezu. Ściągnijmy go. Świetne są te... te moduły. A muszę się z wami podzielić jedną taką myślą, bo jestem człowiekiem, który gra w moduły więcej niż jeden raz. I wcale mi to nie przeszkadza. Wiem, że dla niektórych jest to... O, no, panie, no, jak tak można jeden moduł dwa razy? Przecież to już nie jest to samo zaskoczenie. No tak, ale co jeśli na przykład pierwszy raz graliśmy, nam się zbytnio nie podobało, albo... Nie chciałbym sobie zabić modułu raz na wsze czasy, to po pierwsze. A po drugie... What? Żeby ten koleś, którego ja miałem złapać, się zmył. Upsi. Lol. W każdym razie... nie lubię marnować dobrego materiału. Jak z dobrym filmem, książką, przeczytam więcej niż jeden raz. I wiem, że niektórym to na przykład nie sprawia frajdy, ale... nie wiem, czy jestem odnosobnionym przypadkiem, lecz nie sprawia mi to zupełnego problemu znać moduł i, ba, nie wykorzystuję, no wiadomo, że w pełni się tego zrobić nie da, ale staram się nie wykorzystywać wiedzy, którą zdobyłem grając już w dany moduł. Tak też autentycznie staram się odgrywać zaskoczonego, choć to jest absolutnie... absolutnie niepotrzebne. Mógłbym wykorzystać wiedzę, tak? Zdobytą. Ale stwierdzam, że po prostu jakaś historia, która zasługuje na opowiedzenie, tak jak na przykład, nie wiem, jakaś nowa nowa wersja Star Treka, tak? Która pokazała się w nowej odsłonie. Choć jest to Wrath of the Khan, ale zupełnie inny, wymyślony przez innych ludzi. Czemu nie? Ogląda się fajnie. Dobra. Search the Shrine of Zinch. Find Shrine Keeper Berhost. Inside and kill him. Here we have this... Ah, fuck. Mamy konkretnego lundka szukać. Ja pierdolę. Berhost! Odrin! Nope. Odrin! Gdzie jesteś? Dziady goty. Nie. 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 Czyżby się mu zdejchło? No nie mówcie mi. Jeśli tak, to będę musiał poczekać, aż się ten public quest skończy. Będę go mógł namierzyć jeszcze raz. A w takim razie, to ja się z wami na razie pożegnam i zaraz wracam. No dobra. W resetowaniu podległ ten public quest. Możemy nadal szukać tego gnoja. Który to będzie? Keeper... Doktor Zumwald! Holy shit, to jest on! Ja pierdzielę. Czyli go mamy po zabiciu. Demon, którego przyzywał, wydostał się z panowania i wchłonął jego esencję, zdaje się. Oh shit. O, to jest ten gnój! Host. Aż się z tobą policzę i to zobaczysz jeszcze jak. Siup! No, rusz. Ha, ha, ha. Łowca wiedź. Witch Hunter Extraordinaire.
Yes. Tak, już się na tej kości wyżyłem jeszcze trochę. Upsi. No kurwa, wielkie bydle wylazło nagle z dupy. Jezu. Spalmy twe serce. Dało się. Zrobię ten kawałek Public Questa pierwszy tylko i wyłącznie po to, żeby mieć talizman. Całą resztę ekwipunku. O, Plague Sworn Logs. Follow the Mastiff, the Shrine of Zinch, and know them. Find a Zinval there. Aha, use great... Zumwald. Na ja, naturlicz. Well... Look what I have here. Aha! Masz zdrajco, kurwa jedna. Upsi! Żartowałem tylko. Zdejchłeś. Snakes were logs. Kill him and read. Okej. Okay. Jego dziennik. O, ciekawostka. Okazuje się, że Zumwald co jest troszeczkę przybliżonym nawiązaniem może nawet do Warcrafta. Rozsiewa zarazę, zarażając ziarna, tak? Które rozsyła potem po całym cesarstwie. Ciekawostka. Co tutaj mamy? Grizzly Horn. Holy shit. Okej. Okay. Kolejny public quest, który pójdzie nam, mam nadzieję, szybko. Wziąłem sobie na skróty. Jaki górski koń. Można rzec, że góral. Fuck. Okej. Tutaj, tam. Czy jakieś bydlony tu grasują? Gory. No Pestigora się zainteresuje. Dzień dobry. Proszę wyjść. Upsi. A się ich nazwie... What the fuck, man? Boże, uwielbiam ten dźwięk. Dobranoc. Przeładujmy kulę. Ach. Ile mamy ich skoksać? Dopiero 3 panuje. Dobra. Czyli wychodzi na to, że ładny dropway, 1 za 1. Tyle dobrze. To jest nowy skill, Secret Blade, który powoduje, że przeciwnik ma kary do parowania i generalnie wszystkich obron, jakie może mieć w związku z naszą walką, co bardzo mu szkodzi zdecydowanie. Ulala. Wypatroszył się. Poszło się. Apetycznie. Gory są generalnie bardzo łatwą pożywką. Generalnie ze sprzętem, jaki ja już mam, który jest o niebo lepszy od tego gwarantowanego przez questy PvE, mógłbym ich całkiem wielu stankować. Przykładowo, podstawowy bandolier, który tutaj mamy, 117 pancerza plus 16 siły, czyli takie dwa najważniejsze staty. Ten, który ja mam już,
211 pancerza plus 28 siły. Fuck you. Oj, przydaje się, przydaje. No porusz się, no chodź. Dziękuję. Boom. Co robimy, Gusie? I... Syrył. Na. Czy mam ich jeszcze tutaj troszeczkę powałkować? Jeszcze ciupinkę, żeby był chociażby ten talizman. I zaraz się widzimy w obozie. A z tego obozu niedługo idziemy do nowej lokacji, konkretnie Talabeklandu. Znowu nawiązanie do tego, co prowadzę grozę w Talabajm. Nie bez powodu. W Talabeklandzie leży Talabajm. Oczywiście tutaj Talabajm nie będziemy mieli. Jest to potężne, mega kolosalne miasto położone wewnątrz krateru. Jak się do takiego dostać? No, nie bardzo się da, nie? Jak odwzorować krater wielkości województwa? Też nie bardzo. Więc... A dobra, gin. Okej. Tutaj mamy się skierować, tam są tylko travel questy. Dobra. I kolejny quest waypoint, ale to tam już się wybierzemy po tym czasie. Ja sobie w międzyczasie też, prawda, grinduję renomę. Ono tu. Jezu. Grinduję sobie renomę, żeby móc sobie kupować nowy, piękny ekwipunek, a ekwipunek ze Strefar VR jest, kurwa, wspaniały. Jest tak soczysty. Jeszcze ciekawostka. Podążając ścieżką w Confession, czyli spowiedzi, spowiednika powiedzmy, wszystkie moje executions, tak, czyli te finishery powiedzmy, mają ciekawą cechę. Dzięki tej taktyce, którą wyegzekwowałem. Jeżeli tak długo jak mam wyposażone Blessed Bullets of Purity, czyli te, których używam aktualnie, każdy mój execution leczy moją postać o tyle, ile zadaje nią obrażeń. Czyli spójrzcie, mam 3000 coś i nagle odpalam. No i idziemy do przodu. Ona tu. To fajna taktyka, która nadaje możliwości Witch Hunterowi dłuższego pozostawania w walce i tego, że już nie musi biegać cały czas w stealthie, ale może też zrobić swoje teraz. Boom. No. I się kurczę wyzwoliliśmy. Ten damage, który zadajemy przeciwnikowi, nagle nas leczy. Z bardzo fajną zdolnością i niesamowicie przydatną, szczególnie jak jest jakaś dłuższa bitka i nie mamy jak się wycofać. Już zależy nam na tym, żeby dobrać przeciwnika, na przykład nasz healer jest dość daleko. Możemy nadal za nim biec i go kroić. Co my tutaj mamy? Tego moja. Ono tu. Aha! I proszę bardzo, 700 hapsów odzyskaliśmy. W takim buildzie Witch Hunter jest o wiele bardziej ofensywny. Drugą taktykę wyekwipowaną, Following Accusations, mam szansę, że... O, dlaczego świniaka nie zaatakował? Myślałem, że kogo innego. Mam szansę, że mój finisher odbuduje mi 2 punkty tego combo, Accusations, dzięki czemu mam szybszą możliwość ponownego zaatakowania. Jest bardzo, bardzo ważne z punktu widzenia mojej klasy i builda.
Po prostu muszę wyładować tyle obrażeń, ile tylko mogę. Tyle gnoja ściągnąć jak najszybciej. Oh yeah. Incognito. Dobry. A. Jeszcze jeden lub dwóch i będziemy mieli tutaj sprawę czystą. O, shit. Tylko żeby mieć tego cholernego medaliona, talizman w zasadzie, możemy lecieć dalej. Już na czwartym tirze z kolei zaczynają się bardzo fajne rejony. Będziemy przemierzać Reichland, Pragę, tak? To miasto Prag w Kislewie oraz Chaos Waste, czyli jakby to najładniej, najbardziej elegancko przetłumaczyć, nie chcąc używać słowa nieużytki, tudzież pustostan. A to by było ciekawe, pustostany chaosu. No. Nie, po prostu eleganckim słowem byłoby pustkowia, ale też nie, bo pustkowia Waste wcale nie sugeruje, że tam jest pusto, a raczej sugeruje, że ziemie tamtejsze są jakby kryte jakąś korupcją, wyniszczone, lecz nie puste. Okej, przeczyściliśmy. Nowy stage jeszcze odblokowany, super. To my będziemy wracać, oddać public questy. Upsi. Fuck! Ja nie chcę nawet z nim walczyć. Tak mi to wiele nie da, ma 25 poziom, co mi to daje? Pff, nigga please. Poza odrobinką pieniędzy, a na pieniądze nie narzekamy, mamy 28 złotych prawda, monet. Jest całkiem niezłe. Okay. A, tak. Spójrzcie, wszystkie dropy, jakie nam oferują, fakt, fajne, fajne, ale statsowo o wiele, wiele gorsze niż to, co mamy zaoferowane. Sigma bless you. Go to it. What do you want? Influence Lord, oczywiście medalion do siły. I teraz tak, nie to. Gdzie sobie to mogę zapakować? Na klatę, ponieważ z nią będę jak najdłużej podążał. Okej. Okay. Będzie ostatnią rzeczą, jaką zmienię w postaci, jeżeli chodzi o ekwipunek. Więc jej zostawmy to, co mamy. Okej. Okay. Dajemy questy. Czy mamy się tutaj gdzieś jeszcze zgłosić? Nie. No więc trzeba się pożegnać z tym rejonem. Sprzedajmy na wszelki wypadek śmieci. A, fajny płaszcz, choć nie mój styl. Nope. Tutaj w strefie RVR mam też dużo ciekawego ekwipunku. Będę na pewno zbierał na broń, lecz dopiero od 27 poziomu będę mógł ją to wszystko wyekwipować. Mam 26. Co nie jest daleko, ale póki jestem na 26, będę się mógł jeszcze kopsnąć kilka razy, podbić to tu, to tam, jakiś zamek na drugim tirze. Oh fuck. Shit. No i pokazać tamtym twinkom, które tam biedują teraz, co się dzieje, jak przychodzi w pełni wyekwipowany też twink. Już można powiedzieć, że twinka się praktycznie zaliczamy, chociaż nie mamy jeszcze tak wysokiej renomy. Ale niedługo to nadrobimy. O, mag Kolegium Niebios. Wygląda jakby kupił bardzo tanią, dziwną piżamę w Ikei czy gdzieś tam i zapomniał jej zdjąć rano.
Okej. Oh shit. Blond lettery. Fuck. On musi sobie odpocząć, dlatego my się zajmiemy blond letterami. Jasne. Nie, że coś mówię, nie? Kurwa, nie. O, demoneta. Jak ci smakują poświęcone kule? Ześmienicie? Tak też myślałem. O, bydle nurgla. Jezu. Cidel. I na końcu bydle zimcze. Ono tu. Jakież to piękne. Fragment wyrwy zbierzmy. Te się otwierają jakieś takie cholerne portale, widzicie. Jesteśmy czarodziejowi. To jakieś sobie ruiny stoją, gdzie tymczasowo wojska cesarskie pod ochroną, taką kopułą projektowaną przez magów, mają odrobinkę wypoczynku. Oh shit! Don't! Nope! Co im się tu lęknie, ludzie? Ja pierdolę. Finally. Sigma bless you. I ain't getting any younger. Okej. Idziemy tutaj. Wreszcie powoli będziemy wkraczać do lokacji, w zasadzie krainy Talabeklandu, gdzie wiele rzeczy będzie dość inne. Już się żegnamy z tym, z tymi mrozami. A jak? Już niewiele nam tutaj zostanie. Zmutowany Zumwalt? What the... O kurwa! Co to jest? Zumwalt powrócił. Nie na długo. To jest pomiot Zincha. Fuck me. That was unexpected. Like shit. No dobra, jedziemy dalej. Czy jeszcze mamy jakiś... Nie, na szczęście nie. Jezu. No jest nienawistnik. Postanowił po śmierci tam wrócić za sprawą swego boga i dać nam nauczkę, ale mu się nie udało. No. Co tu mamy? Bloodlurkers, Townbane Leader, Ravenhorse Banner. Infiltrujemy obóz tych śmierdzieli na drodze. Champion. Gdzie macie lidera? Lider jest. Poproszę tutaj. O biedaku. Nawet na ciebie Accusation nie zużyję. No dobra. A, i z niego mamy banner. Super. Teraz będzie jeszcze szybciej i prościej. Ha!
Po sprawie, akurat ci hałaśnicy padają jak muchy. Stanowią zbytnie zagrożenia. O, źle. Nie, tu im się wjebę na imprezę. No podejdź, no podejdź. Sparował, a to dziad. Wytwę nie więcej, prawda, tłuc, ale... Co tam jeszcze? A, wracając do tematu, który poruszyłem wcześniej. Granie w moduły, które już się grało. Osobiście nie mam z tym problemu, ale niestety jest problem z wieloma mistrzami gry, którzy... bo to jest tak, na przykład poprowadziłem jakiś moduł i sobie myślę, chciałbym bardzo w niego zagrać, bo mi się spodobał. Chciałem zobaczyć, jakby to wyglądało ze strony, z punktu widzenia gracza. To niestety tego... kiedy na przykład mistrz gry się pyta, czy... czy ktoś, nie wiem, grał w ten moduł, czy zna ten moduł, no to ja mówię, no znałem, bo prowadziłem. No to już go nie zrobię. No. I wtedy jest taka wielka zgracha, że... O, szkoda. Natomiast jest różnica między... znaniem modułu, czy się w niego grało, a wykorzystywaniem wiedzy z tego modułu. Oczywiście wiadomo, że nie, nigdy do końca się tego wzbronić od tego nie da, tak? Nawet szczątkowa wiedza potrafi troszeczkę tam nakierować podczas gry. Choćby podświadomie. Ale niemniej jednak staram się zawsze grać tak, jakby to widziała moja postać. Bo to jest dla mnie największa frajda, jak postać dana zareaguje, a nie po prostu, żeby zdobyć itemy i tak dalej, bo itemów to sobie mogę przepisać w dowolnej grze tyle, że... tam... O, znowu nie wiem. Dobra. Zabijemy drugiego kierownika. Czemu nie? Jeszcze mamy healu? 3. No to nie wiem. I pod tym względem tak samo nie mam mam duże zrozumienie dla ludzi, którzy grali w moduły, ale na przykład zależy z jakiego powodu chcą grać moduł. Jeśli chcą grać dlatego, że nawet fajna historia lub fajnie się zapowiada, to rozumiem, że jest to tego samego rodzaju chętka jak obejrzenie jeszcze raz ulubionego filmu. Jest to zrozumiałe. W końcu spytam się tak szczerze, ile razy na przykład fan tego Lord of the Rings, tak? Władcy Pierścieni, który na przykład przeczytał Władcy Pierścieni, ile razy obejrzał Władcę Pierścieni i po co oglądał, skoro i tak już wiedział, jak to wygląda. A no dlatego, że był ciekawy, jaka będzie wypadkowa w nowej wersji. Jaką wizję sobie założył twórca filmu na przykład. Tak samo ja chcę sobie obejrzeć i przeżyć coś, co na przykład prowadziłem. Jest taka świetna przygoda do Dark Heresy. Naprawdę moim zdaniem jedna z lepszych. I grałem w nią
4 razy, z czego raz nie doszło do skutku, w zasadzie nic poza wstępem. Ale to mniejsze. I to jest czarny grobowiec, The Black Sepulchre. Jest genialna. Tylko tyle powiem. Dużo dochodzenia, dużo plot twistów, świetnie w ogóle moduł jest przygotowany. Cudowne handouty i tak dalej, no wizualnie to jest uczta. Tyle razy w nią grałem. W tą wersję. No i powiem, że nigdy nie starałem się wykorzystywać wiedzy. Nawet dać po sobie znać, że wykorzystuję wiedzę. Dlatego, że samo granie w ten moduł, chociaż znałem już wszystkie wypadki i tak dalej, co gdzie było, sprawiał tyle frajdy. I teraz pytanie. Jaką wy macie, na przykład jak się wy zapatrujecie na coś takiego i czy dopuścilibyście swoich graczy, tak, do czegoś takiego? Dość powiedzieć, że na przykład przecież całe D&D bazuje na tym, że ludzie często biorą sobie moduły, które już dobrze znają i próbują je przejść, jak chociażby z modułami Gygaxa, który przechodzi się nie dlatego, żeby się zaskoczyć, tak? Tylko dlatego, że wiadomo, że to jest ogromne wyzwanie, że są fajnymi, klasycznymi dungeon crawlami i robimy co się da, żeby je poznać, tak? A tutaj... i pobić oczywiście. A tutaj mamy Talabetland. Pola, zboża, jesienny klimat, pożółkłe liście. Po takiej zimie, jaką tam mieliśmy w High Pass. No. Jest tu bardzo ciekawie. Tu jest rzeka, jak nie mam Talabek, chociaż mogę się mylić, bo nie mam zielonego pojęcia, jaką przybrali sobie twórcy Mythica wyznacznik, tak? Za to ciekawe itemy, jak wynagrodzenia niezbyt. No dobra. To nagranie trochę trwało, tutaj sobie po prostu zwiedzam troszeczkę i zanim przystąpię do eksploracji tej... O kurwa, księżyce w pełni? Nie. Mansleep, tak się nazywa ten drugi, ten wielki biały. Ten jest Morsleep. Mansleep chyba w pełni specjalnej nie jest, bo tutaj kawałka go nie widać. Ale gdyby był w pełni, to byśmy mieli do czynienia z Nocą Tajemnic, czyli tak zwaną Geheimnisnacht, które jest bardzo kurwa niebezpieczne, bo wtedy wszystkie dziady, czarownice i inne belzebuby wychodzą na świat, gdyż jest to, kiedy widać tamten zielony księżyc w pełni, jest przesycony właśnie magią i tak dalej, wtedy powłoka między światem żywych, umarłych, magii i rzeczywistości jest najcieńsza. Jest to najlepsza noc na wróżby i tego typu badziewie. No. Tak też ja się z wami tutaj pożegnam. Uploadnę ten odcinek. Zajebisty jest ten płaszcz, kurwa no. Jebitny skórzany płaszcz. I love this shit. Dobra, a w tym czasie pójdę sobie na jakieś podbijanie twierdz w strefie RVR, pokoksam trochę renomy. Tak też, do zobaczenia wkrótce.